Lektury Paranormalium. Czy żyjąc tu i teraz koegzystujemy z parafizycznymi mieszkańcami, którzy objawiają się nam na wszelkie możliwe sposoby? Czy UFO to pozaziemskie cywilizacje, czy też stanowią konglomerat siły żywiołu, która przebiera w danym okresie różne maski i oblicza? Kim może być siła ukrywająca się od wieków, stosująca różne przebrania, która aktualnie przebrała maskę kosmitów? Na te i na wiele innych trudnych pytań odpowiedzi spróbował poszukać Arkadiusz Miazga w swojej wydanej w 2018 roku książce Magiczna Rzeczywistość, której wybrane fragmenty za chwilę usłyszycie w kolejnym odcinku Lektur Paranormalium. Zapraszamy do słuchania. Agobard, mecenas porwanych. Kim był Agobard? Urodził się około 779 roku w okolicy miejscowości Narbonen we Francji. W wieku 20 lat został wyświęcony na księdza, a w 804 roku zastąpił urząd po arcybiskupie. Arcybiskup Lyonu Agobard zasunął jako krytyk żydowskich praktyk religijnych, mocno angażował się w politykę. Pozostawił po sobie wiele książek. Był inteligentnym człowiekiem. Szczególnie jedna z jego książek okazała się być niezwykła, ponieważ w dość anegdotyczny sposób opisuje pewne zdarzenie, które dało asumpt do napisania książki pod tytułem Paszport do Magonii przez Jacques'a Vallée, a była w niej mowa o dziwnych ludziach latających na chmurach. Książka nosi tytuł O Gradzie i Grzmocie. Książkę przetłumaczono z języka łacińskiego w roku 1837 i do dziś znajduje się ona w bibliotece publicznej w Lyonie. Genezą książki jest obalanie fałszywych mitów, zabobonów związanych z pogodą. Interesująca nas treść, która mówi o magicznej krainie, została opisana w książce Jacques'a Vallée pod tytułem Dimensions – A Casebook of Alien Contact. Cytat. Zobaczyliśmy i widzieliśmy wielu ludzi wystarczająco szalonych i wystarczająco obłąkanych, żeby wierzyć oraz żeby stwierdzić, że istnieje tutaj pewien region nazwany Magonia, z którego przybywają statki i żeglują na chmurach. Te statki, oni powiedzieli to, przewożą do tego samego regionu owoce, które mają spadać z powodu gradu oraz mają być niszczone przez burzę, po czym równowartość pszenicy i innych owoców ma być zapłacona żywiołowym przez nawigatorów, którzy otrzymali je. Widzieliśmy nawet kilka z tych szalonych osób, które dając wiarę w rzeczywistość takich absurdalnych rzeczy, przedstawiły przed zgromadzonym tłumem czterech ludzi w kajdanach, troje mężczyzn i kobietę, twierdząc, że opadły z tych statków. Oni trzymali ich skrępowanych przez kilka dni. Potem oni przyprowadzili ich przede mnie, mając za sobą tłum w celu ukamionowania ich. Po długiej dyskusji zwyciężyła w końcu prawda. Ci, którzy pokazali ich ludziom, sami znaleźli się, jak powiedział prorok, w takim samym stanie zakłopotania, jak rabuś, który został schwytany. Dla ówczesnych ludzi ktoś, kto wysiada ze statków, które poruszały się na chmurach z tajemniczej krainy, musiał być oczywiście czarnoksiężnikiem lub związany z demonami, a tym samym ukamienowany. Dzięki Abogardowi ci ludzie zostali uratowani, a on sam, jak napisał Jacques Vallée, może śmiało kandydować na świętego mecenasa porwanych. Uprowadzenia w średniowieczu i współcześnie cechują się tymi samymi analogiami. Dziś główny nurt naukowy bagatelizuje takie historie i traktuje je po macoszemu. Podobnie było w średniowieczu, tylko tam uprowadzone nie mogło głośno o tym mówić, aby nie zostać skazanym za czary, co kończyło się publicznym spaleniem na stosie. Ile tysięcy osób straciło życie, będąc spalonymi na stosie lub zamęczonymi, tylko dlatego, iż nieznane byty wtargnęły w ich życie, powodując mętlik i chaos, a potem pozostawiając ludzi na pastwę losu inkwizytorów. Dzisiaj nikt nie pali takich osób na stosie, ale społeczeństwo nie traktuje ich poważnie i publicznie ich wyśmiewa, zamiast udzielić im właściwego wsparcia i pomocy. Podobny punkt odniesienia posiadali w demonologii ludowej planetnicy, zwani obłocznikami, chmurnikami.
którzy zawsze byli związani z chmurami i niepogodą, jako demoniczne lub w połowie demoniczne istoty. Istoty te miały dar nagłego zanikania lub wciągania w chmury. Cytat za Kazimierzem Morzyńskim. Planetnicy w czasie burzy lub na krótko przed nią znikają z Ziemi w sposób dla innych niedostrzegalny, bądź też zostają na oczach świadków wciągnięci w chmurę lub wyjątkowo tęczę. Dźwigają chmury na miejsce przeznaczenia, czasem spadają na Ziemię i żyją wśród wieśniaków. Niekiedy chmura, zabrawszy planetnika, po burzy odprowadza go. Oprowadzenie Travisa Waltona selektryzowało społeczność w USA i ponownie zaczęto debatować na temat istot pozaziemskich i uprowadzeń. 5 listopada 1975 roku w stanie Arizona doszło do przedziwnego zdarzenia z najbardziej znanych w branży ufologicznej uprowadzeń, które jest jednym z niepodważalnych do dnia dzisiejszego. 7 pracowników pracujących w lesie wracało wieczorem po długiej i ciężkiej pracy. W pewnej chwili wszyscy zauważyli nad lasem osobliwą poświatę, która na tyle ich zainteresowała, iż postanowili sprawdzić, co ją powoduje. Nad polną drogą w Parku Narodowym Apache Sidgrapes tkwił duży, klasyczny obiekt UFO. Jeden z obserwatorów, Travis Waldon, wysiadał z auta i próbował zbliżyć się w stronę UFO. Wówczas został uderzony czymś w rodzaju jasno-niebieskiego promienia, który spowodował jego upadek na ziemię. Pozostałych pracowników ogarnął taki strach, iż oddalili się z miejsca, pozostawiając Travisa samego. Po krótkiej chwili postanowili po niego wrócić, ale po Waltonie nie było śladu. Dopiero po 5 dniach Walton pojawił się z powrotem, zupełnie oszołomiony i wycieńczony. Z czasem zaczęły powracać wspomnienia związane z obecnością w UFO istot i badaniem. Testy na wariografię potwierdziły jego prawdomówność, podobnie jego kolegów, którzy też byli sprawdzani. Zdarzenie z uprowadzeniem Travisa Waltona jest takim, które ciężko podważyć znanymi nam wyjaśnieniami, ale podobne przypadki, w których ludzie byli uprowadzani do magicznej krainy, są znane z wielu zapisów czy opowiadań, w których paradoksalnie nie brali udziału kosmici, lecz postacie o szerokim aspekcie paranormalnym. Szwajcarski aptekarz i kronikarz Renvar Siza spisał podobne tajemnicze zaginięcie pewnego człowieka w 1572 roku. Mężczyzna o imieniu Hans Buchmann wybrał się, aby oddać swój dług w postaci 16 guldenów. Jednakże, gdy długi czas nie powracał, jego synowie postanowili odszukać ojca. W lesie znaleźli po nim jedynie kapelusz, płaszcz, rękawice, karabin i ginsy. Podejrzewano morderstwo, ale szybko okazało się, że domniemany sprawca nie ma z tym nic wspólnego. Po upływie kilku miesięcy zaginiony Buchmann powrócił, ale jego wygląd był przerażający, niepodobny do tego wcześniejszego. Nie posiadał na głowie włosów, brody, brwi. Skóra była nabrzmiała i popękana. Wyglądał jak schorowany starzec. Co się przytrafiło Buchmanowi? Jego opowieść wprawia w zdumienie. Jak się okazało, zaginiony wcześniej spożył, co potwierdził, niewielką ilość alkoholu, ale nie na tyle, aby się upił, co potwierdza kronikarz. Idąc przez las, usłyszał dobiegające dziwne odgłosy. Cytat. Postanowiwszy wszakże do domu wracać, a przez las idąc w zapadającym zmierzchu i doszedłszy do wzmiankowanego miejsca, rozbrzmiały mu odgłosy dziwnych jakby uderzeń i szum. Początkowo przypominało to brzęczenie ula albo roju pszczół, ale potem po włosach przeszło mu coś, jakby kto szarpał struny rozmaite, co zdjęło go grozą i napełniło lękiem, tak iż nie wiedział, gdzie jest albo co się z nim dzieje. Zdobył się wszakże na odwagę, chwycił strzelbę i począł grzmocić na przestronę. W on czas mu rozum odjęło. Pozbawiony był potem strzelby, płaszcza, kapelusza i rękawic, a jeszcze potem coś go poniosło przez tworzem ku obcej, nieznanej mu krainie, w której nigdy nie był. Nie wiedział, gdzie jest, ale ból odczuwał w spuchniętej twarzy, w spuchniętej głowie i w miejscu, gdzie kiedyś miał włosy, na głowie, brodzie. Cytat za Johannesem Fibakiem. Coś, co poniosło Buchmana, pozostawiło go w Mediolanie we Włoszech, a on sam po wielu problemach powrócił 2 lutego 1573 roku do własnego kraju. Tak jak Travis został odnaleziony po 5 dniach i w zupełnie innym miejscu, tak i Hans Buchmann został potraktowany podobnie, tyle że pozostawiony jeszcze dalej od miejsca porwania, w opłakanym stanie zdrowotnym i psychicznym.
Czy kosmici są na tyle głupi, aby nie wiedzieć, skąd i gdzie porwano człowieka? Kronikarz, dokumentując owo zdarzenie, stwierdził, iż Buchman został oprowadzony przez nocnego skrzata. W podaniach i folklorze wielokrotnie występują skrzaty jako istoty mające związki z magią i innymi światami. Istnieje również w Polsce bardzo interesująca historia, która ociera się o coś, co współcześnie możemy zinterpretować jako missing time. Cofnijmy się do 1620 roku, kiedy to w bitwie pod Cecorą brał udział rycerz Stefan Skarbek-Żółtowski, herbu Ogończyk, który otoczony przez wojska turecko-tatarskie znalazł się ze swoimi kompanami w beznadziejnej sytuacji. Miał zauważyć wówczas coś niebywałego. W obłokach ujrzał krzyż i usłyszał słowa „Szukaj mnie w Polsce”. Po pewnym czasie ocknął się w zupełnie innym miejscu. Nie pamiętał, co działo się potem i jakim cudem znalazł się z dala od pola bitwy. Skarbek Żółtowski swoje cudowne ocalenie związał z boską interwencją. Od tego czasu zaczął poszukiwać krzyża zauważonego w czasie bitwy. W ciągu tego czasu ponownie miał dojść do niewytłumaczalnego zdarzenia. Według przekazów, kiedy rozszalała się burza, niefortunnie jedna z błyskawic miała trafić skarbka, paląc całą uprząż. Spadający rycerz miał znów zobaczyć znajomy krzyż na niebie i w niewiadomy sposób znalazł się w swoich rodzinnych stronach, nie potrafiąc wyjaśnić, jaka siła go przeniosła. Jak wskazuje dalsza historia, rycerz odnalazł swój krzyż w miejscowości Mogiła, dzielnica Krakowa, i zamieszkał w swojej pustelni obok klasztoru Cystersów do końca życia, to jest do 1653 roku. Analogiczna sytuacja jak w przypadku Buchmana zdarzyła się w Polsce w roku 1577. 22 czerwca miała zostać wzięta pewna panna w czasie burzy i powrócić po kilku dniach. Tak opisuje to zdarzenie kronika mieszczanina krakowskiego z lat 1575-1595. W roku 1577, dnia 22 miesiąca czerwca, w Wigilię Świętego Piotra z Pawłem, panna wzięta była w deszczu, łyskaniu, z ciałem i duszą. Córka czarnego Pawła Solgusza, która była u pani Mączyńskiej aptekarki na wychowaniu. Tak zginęła, jako w czym chodziła. Dnia ostatniego zaś ją przywróciło tę pannę, także w łyskaniu, trzaskaniu. W deszczu bardzo wielkim, w tym wszystkim jak ją wzięło, tak ją zaś nazad przywróciło. O czym była bardzo wielka inkwizycja przez ludzie zacne, przy czym był jegomość ksiądz biskup kamieniecki Białobrzeski Stanisław, prałatów kilkanaście i doktorów kilka, ludzi nauczonych. Gdzie potem na ratusz przyjechał pan podstarości krakowski Palczowski, pilną inkwizycją uczynił tak od gospodarza, jak od onej panny pod przysięgą to zeznać musiała, jako to nie było żadne zmyślenie. Ale tak jako na pierwszym wzięciu, jako i na wtórym, żeby wszystko zeznała, co by siekolwiek z nią działo i cokolwiek tam w tym wzięciu widziała, jakoż to i wdróg potem ukazano. Niestety nie znamy niniejszego druku i zawartych tam zeznań owej panny, którym przytrafiło się to coś niezwykłego. Miejmy nadzieję, że niewinnej kobiecie inkwizycja nie zgotowała tragicznej w skutkach spowiedzi. Podobną historię z wzięciem w biały dzień poznałem w 2016 roku w Wiśniowej, powiat Ropczycko-Sędziszowski. Zdarzenie miało miejsce najprawdopodobniej po II wojnie światowej. Pewna kobieta, wracając w dzień od swojej sąsiadki, miała zostać przeniesiona ze wzniesienia w dół doliny przez coś, czego nie umiała zrozumieć. Historia była o tyle niezwykła, iż jej mąż, który szedł wcześniej przed swoją żoną, nie zauważył zniknięcia kobiety. Cytat. Szli od Wacwołka, sąsiada, przypis autora, i mówiła, że coś ją miało nieść, że nie dotykała drogi i nie wie, skąd wzięła się w innym miejscu. Opamiętała się tam na samym dole, a pamięć na chwilę jej odeszła, postała chwilę i zorientowała się, gdzie jest. Pamięta tylko, że nie dotykała ziemi, tylko coś ją niosło. Nie mogła się nadziwić, co się stało.
Z relacji mojej ponad 75-letniej rozmówczyni, która słyszała osobiście relację od swojej krewnej, wynika, iż kobietę coś przeniosło około 1,5 kilometra dalej. Zdezorientowana kobieta nie rozumiała, co się stało, nie mogła logicznie tego wytłumaczyć, ale miała to szczęście, iż żyła w zupełnie innych czasach i nie podzieliła losu kobiet opętanych przez diabła, które torturowane były przez inkwizytorów oraz palone na stosach. UFO ma dziwne upodobania pozostawienia porwanych osób w różnych miejscach, tak jak Argentyńczyka Carlo Antonio Diaza pozostawiło 800 km od miejsca, w którym został oprowadzony. 4 stycznia 1975 roku Carlo Antonio Diaz na przedmieściach Bahia Blanca kończy swoją pracę o godzinie 3:30 nad ranem. Po drodze idzie kupić gazetę. Poza błyskami na nocnym niebie, które sygnalizowały nadchodzącą burzę, niczego innego nie dostrzega. O 8:30 rano Diaza znajdują na skraju autostrady całkowicie zdezorientowanego, w ubraniu roboczym i z gazetą w ręku. Diaz trafia do szpitala. Jak się okazało, znalazł się 800 km dalej, a zegarek na jego ręce zatrzymał się na godzinie 3:50. Po 9 godzinach przyjeżdża do szpitala jego żona. Diaz nosi podobne symptomy utraty włosów jak Buchman. Cierpi na różne dolegliwości. Jak się okazało, Diaz miał ujrzeć błyskawicę, która go sparaliżowała, a coś uniosło go w górę, po czym stracił przytomność. Diaz przypomniał sobie kuliste pomieszczenie, dziwne istoty i inne szczegóły typowe dla UFO abdukcji. To samo potrafiły czynić z ludźmi wróżki i elfy, które w magicznym tańcu przenosiły ludzi w inne miejsca. Wiele takich opisów znajdziemy w opowieściach o wróżkach, w irlandzkich baśniach, w których niektóre osoby zabrane przez obcych jeźdźców potrafiły się nagle znaleźć w Nowym Jorku, w innym miejscu, a nawet być uprowadzonymi wprost z gospody, jak w poniższym przypadku z Irlandii, który miał miejsce w 1678 roku. Cytat za Johannesem Pibagiem. Niejaki doktor Moore podróżował w towarzystwie 3 przyjaciół po kraju. Pewnego wieczora zatrzymali się w gospodzie w Drumgrach, w hrabstwie Wicklow. Rozmowa przy stole zeszła wkrótce na dziwny temat. Powtarzające się porwania przez wróżki, jakich dr Moore doznał będąc dzieckiem. Gdy dr Moore opowiada swoją historię, następuje kolejny akt dramatu. Drzwiami wpada oddział małych ludzi, którzy otaczają i wynoszą na dwór przerażonego mężczyznę. Jego 3 przyjaciele i pozostali goście doznają szoku. Widzą, jak dr Moore oddala się nagle, unoszony przez niewidzialną siłę, i znika. Próbują go zatrzymać, ale coś ich odpycha. Dr Moore znika w ciemnościach. Pojawia się nazajutrz rano, głodny i spragniony. To na prośbę oberżysty pewna czarownica zobaczyła, że porwany jest w towarzystwie wróżek i za sprawą magii spowodowała, że dr Moore nic nie jadł ani nie pił. Gdyby to uczynił, nie byłoby dlań ratunku. Relacja została potwierdzona podpisami 3 świadków, a egzemplarz niniejszego zdarzenia znajduje się w bibliotece londyńskiego British Museum. Tak jak przed wiekami mali ludzie oprowadzili Moora, tak i dziś można spotkać małych ludzi, próbujących uprowadzić ludzi z miejsca, które zdaje się być dla nas oazą bezpieczeństwa, naszych domów i mieszkań, które pozostają otworem dla nieproszonych gości. Fairy Investigation Society Newsletter nr 3, New Series ze stycznia 2016 roku podaje uderzająco podobną historię uprowadzenia kobiety z łóżka w sypialni przez małe istoty w Australii. Cytat. Piszę do ciebie, ponieważ raz czy dwa wspominałeś o ludziach wierzących w gnomy czy wróżki. Odniosłam wrażenie, że chciałeś przez to powiedzieć, patrzcie, w co ludzie są w stanie uwierzyć. Przez większość mojego życia pewnie bym się z tobą zgodziła. Zmieniłeś zdanie o Yowie, jak wspomniałeś. Yowie to australijski odpowiednik Yeti. Może więc ja sprawię, że zaczniesz uznawać spotkania z małymi ludźmi za coś godnego uwagi, choć rzadkiego. Mam prawie 70 lat. Doświadczenie, o którym chcę powiedzieć, miało miejsce na południu Złotego Wybrzeża w stanie Queensland w 1984 roku. Nasz dom miał mniej niż 10 lat, podobnie jak inne w okolicy. W tamtym czasie byłam już po rozwodzie i mieszkałam z 2 młodszych dzieci. Nigdy nie piłam, nie używałam narkotyków.
Nie interesowałem się wróżkami, goblinami, gromami, elfami i tym podobne. Nie oglądałam nic na ich temat w telewizji. Na pytanie, czy wierzysz w małe ludki, odpowiedziałabym wtedy nie. W 1984 roku brałem udział w seminarium na Nowej Zelandii razem z kilkoma Australijczykami. Wystąpił u mnie strach przed lataniem, ale dawniej lubiłam to. Znajomy aptekarz dał mi 3-4 tabletki, które miałam wziąć przed lotem, by się uspokoić. Wzięłam jedną przed wylotem z Nowej Zelandii i przespałam czas lotu do Sydney, gdzie przesiadaliśmy się na lot do Brisbane, a potem spałam w samolocie lecącym z Brisbane na Gold Coast, Złote Wybrzeże. Już na miejscu osoba, która kierowała, mój kolega, wniósł mi bagaże do domu. Sprawdził dom przed odjazdem. Moje dzieci były u sąsiadów i miałem odebrać je następnego ranka. Kobieta nie była zmęczona, kiedy doszło do tego wydarzenia. Do domu wróciła około 8:30 wieczorem. Przypis od Malcolma. Rzadko kiedy było tak, że byłam sama na noc. Byłam wypoczęta i zrelaksowana, więc postanowiłam nieco pooglądać telewizję albo poczytać. Najpierw zrobiłam sobie herbatę. Telewizor był włączony, drzwi frontowe były otwarte, ale był włączony alarm bezpieczeństwa. Piłam herbatę i postanowiłam, że się rozpakuję. Miałam mnóstwo ciuchów, które odwiesiłam do szafy. Zobaczyłam wtedy, że niespodziewanie światło w pokoju zrobiło się bardzo jasne. Coś dziwnego wisiało w powietrzu. Nie miałam czasu, by o tym myśleć, bo nagle ogarnęło mnie takie zmęczenie, że zachwiałam się i opadłam na łóżko. Leżałam twarzą na posłaniu. Bałam się, że butami pobrudzę prześcieradło, więc odwróciłam się, by zobaczyć, gdzie mam stopy. I było po wszystkim. Prawdopodobnie straciłam świadomość. Kolejna rzecz to głosy, kilka głosów, które słyszałam. Była rozmowa, jakby jeden drugiego poganiał. Zdołałam podnieść głowę i spojrzałam, skąd one dobiegają. Okazało się, że są tam mali ludzie. Próbowali mnie wyciągnąć z łóżka i włożyć do szafy, zaczynając od stóp. Szafa stała jakieś pół metra dalej, a jej lewe drzwi były otwarte. Szafa miała dwoje przesuwnych drzwi. Mali ludzie próbowali włożyć mnie do szafy po lewej stronie, więc musieli odsunąć drzwi, które wcześniej zostawiłem w odwrotnej pozycji. Muszę powiedzieć, że w czasie tego doświadczenia czułam się jak kamera wideo. To znaczy, mogłam tylko słuchać i patrzeć, co potem zachowało się w mojej pamięci. Muszę powiedzieć jednak, że mój proces myślowy był zaburzony. Nie doświadczyłam szoku ani zdenerwowania. Powiedziałam sobie, że muszę spać i wydawało mi się, że jestem dla nich za duża i za ciężka, żeby mnie przenieśli. Teraz myślę, że tamte myśli nie pochodziły ode mnie, tylko zostało mi to zasugerowane. Potem musiałam znowu stracić przytomność, bo za chwilę ocknęłam się znowu, widząc wokół siebie kilka osób. Nie mówiły nic. Leżałam z głową w nogach łóżka. Potem znowu doświadczyłam efektu kamery i jasno zdawałam sobie sprawę, co się dzieje. Dokładnie pamiętam, jak te postacie się pojawiły. Były to kobiety i mężczyźni. Jeden mężczyzna był większy niż reszta i wyglądał na przywódcę. Cała grupa składała się z około 6 osób, ale dokładnie nie jestem w stanie powiedzieć. Ten duży stał najbliżej mnie. Najpierw patrzył mi się prosto w oczy, potem skupił się na jednym oku. Coś się potem stało, ale już nie pamiętam co. Istoty wyglądały jak typowe gnomy z książek z bajkami. Sądząc po wymiarach łóżka, oceniam ich wzrost na około 60 do 75 cm. Miały ubrania dostosowane do zimniejszego klimatu niż u nas panuje. Zapamiętałam je doskonale, ponieważ dużo wtedy dziergałam na drutach. Co do istot, wyglądały na Europejczyków. Ich skóra była smagła, jakby dużo przebywali na dworze i miała gliniasty odcień. Mieli dobrze zarysowane kości twarzy, szerokie policzki, szerokie szczęki, mocno zarysowane podbródki i nosy. Ich oczy i usta były podłużne, ale bardzo cienkie. Najlepiej opisać ich twarze jako spłaszczone, to znaczy wyglądające tak, jakby na ich głowach umieszczono ciężar, który zsunął skórę w dół. Ich ciała były krępe, mieli szerokie klatki piersiowe i talie, silne ramiona. Spodniej części ciała nie widziałam dobrze. Kobieta dodaje, że istoty męskie nie miały zarostu, a kobiety miały szyję przewiązane apaczkami. Potem najprawdopodobniej znowu straciłam przytomność, a gdy ją odzyskałam, znowu byłam w tej samej pozycji, ale oni byli już po środku pokoju i patrzyli na mnie.
Ja spojrzałam na nich, ale nie czułam strachu ani podenerwowania. Teraz wydawało mi się, że jest ich więcej i że są tam jakieś młode osobniki, które wydawały się nerwowe albo speszone. Moje wspomnienia zarejestrowały ich wygląd jako przepracowanych, pozbawionych radości, niezbyt inteligentnych. Wyglądało to tak, jakby to, co robili, było dla nich pracą. Potem znowu usłyszałam głosy. Stali jeden nad drugim i przekonywali się do czegoś, jakby próbowali się ponaglać. Zdołałam podnieść głowę i ku swojemu zaskoczeniu zobaczyłam, że zdołali ściągnąć moje nogi z łóżka. Moje nogi były w pobliżu szafy. Musiałem, padając na łóżko, ułożyć się tak, że moje nogi zaczęły się zsuwać. Grawitacja zrobiła swoje, a oni musieli je tam tylko nakierować. Wtedy podniosła mi się adrenalina. Krzyknęłam i wierzgnęłam. Skoczyłam z łóżka na środek pokoju, który wydawał się jaśniej oświetlony niż zazwyczaj. Pamiętam, że stałam i się na nich darłam. Nie bałam się, tylko wkurzali mnie. Potem istoty coś mamrotały między sobą. Wyglądały na zrezygnowane. Potem zaczęły wchodzić do szafy, tak jakby w środku znajdowało się jakieś ukryte przejście prowadzące w dół. Stałam i patrzyłam na nich przez kilka sekund. Pokój nadal był jaśniejszy niż zwykle. Potem wyszłam z pokoju. Nasz dom był mały. Przedpokój miał 3-4 metry. Przeszłam następnie do salonu. Przez tych kilka chwil nic się nie działo, ale potem opanowało mnie ogromne przerażenie, które z każdą sekundą się nasilało. Nigdy się tak nie bałam, chociaż nie było powodu. Podejrzewam, że gdy istoty odeszły, przestał działać na mnie ich uspokajający wpływ. Kilka tygodni później odpowiedziała mi grupa badawcza z Queensland, twierdząc, że jakaś kobieta z Melbourne dzień przed moim doświadczeniem wpadła w histerię, mówiąc, że jej dom nawiedziły istoty przypominające gnomy. W domu była jej córka, bo kobieta bała się być sama. Potem dowiedziałam się o tak zwanym syndromie Charlesa Bonneta. Ci, którzy nań cierpią, mówią o obserwacjach wróżek, elfów, impów. Wszyscy z nich mają w jakimś stopniu uszkodzony wzrok. Czytałem o szpitalu w Manchesterze, który badał to zjawisko. Naukowcy twierdzili, że osoby cierpiące na syndrom były zdrowe, świadome i nie cierpiały na demencję. Wielu z nich zajmowało wysokie stanowiska. Byli wśród nich nauczyciele, lekarze, etc. Dobrze, że się z tym zaznajomiłam, bo potem szukając informacji dowiedziałam się, że wielu lekarzy patrzy na ten syndrom z przymrużeniem oka, a relacje świadków traktuje bardzo sceptycznie, stawiając osoby, które widzą gnomy w negatywnym świetle. Miny i głosy tych istot nie były przyjazne. Nie sądzę, że szanują one rodzaj ludzki. Traktuję przygodę z nimi jako rodzaj najścia, napastowania. Sposób, w jaki mnie potraktowali, wskazuje, że mogą one w ten sposób traktować małe dzieci, nie przerażając ich i w pewnym sensie usypiając ich świadomość. Wręcz uderzające podobieństwo nagłej utraty świadomości, senność, paraliż są typowym syndromem przejmującym umysł człowieka w momencie oprowadzania nie tylko przez załogi UFO, ale także przez dawne i współczesne gnomy, które mają dziwne tendencje związane z szafą. W innym rozdziale dotyczącym spotkania pewnej dziewczynki z małymi ludźmi także przewija się motyw szafy, z której wychodziły gnomy. Współczesne uprowadzenia do UFO wiązane są szczególnie z aspektem badań oraz pobieraniem płodów od kobiet, które zostały poddane sztucznemu zapłodnieniu, a mężczyznom pobierano nasienie. Zarówno kobiety, jak i mężczyzn zmuszono do kontaktów płciowych z kosmitami. Czy nie o tym samym piszą średniowieczne kroniki, w których ludzie obcowali z demonicznymi inkubami i sukubami? Nazwa inkub oznacza dosłownie ten, który leży na wierzchu i ma podobne znaczenie co słowo incubation, czyli wysiadywanie jaj przez ptaka, a w przełożeniu na język łaciński incubatio oznacza zhańbić. Dawniej, czego mieliśmy przykłady, wszelkie zjawiska wyjaśniano za pomocą skłonności do uciekania się w stronę religii, w tym do wszelkiego rodzaju diabłów i demonów, które w przypadku spotkań człowieka z nimi często kończyły się tragicznie, ponieważ tacy ludzie byli traktowani jak heretycy i niepoprawni wobec Kościoła. Wiele osób straciło życie, zdrowie za sprawą tortur stosowanych przez inkwizytorów, w tym osoby rzekomo opętane lub nachodzone przez inkuby lub sukuby, które miały obcować zarówno z kobietami, jak i mężczyznami.
I tym samym trafiamy znów na kolejny obszar niezwykłych relacji, które zostały spisane w dawnych wiekach, a które mówiły o kontaktach z innymi istotami, które często posiadały zmiennokształtny charakter. Współczesne teorie dotyczące uprowadzeń są mało przekonujące, nie ze względu na wiarygodność samych porwanych, bo z reguły są to uczciwe i szczere osoby, o czym mógł się przekonać znakomity psychiatra John Mack, który wielokrotnie badał i diagnozował osoby z syndromem tzw. uprowadzenia, nie znajdując u nich jakichś chorób umysłowych bądź też innych, które mogłyby wywołać jakieś urojenia, halucynacje. Zarówno on, jak i inny badacz UFO, Bud Hopkins, czy dr David M. Jacobs byli przekonani, że za sprawą uprowadzeń stoją wyłącznie istoty pozaziemskie, które współcześnie w XX wieku zaczęły dokonywać na nas w ukryciu jakichś genetycznych doświadczeń, a świadectwa, które opisywali porwani pod hipnozą, miały być ich głównym argumentem na prawdziwość ich twierdzeń. Rzeczywiście, z ich wniosków wyraźnie wynika, iż jakieś istoty paraliżują nas, by później potraktować jak królika doświadczalnego. Jednakże głębsza analiza tego aspektu prowadzi nas do zupełnie innej refleksji. Bud Hopkins czy David M. Jacobs zdecydowanie odrzucali niewygodne dla siebie fakty, które mogły wskazywać, iż tak naprawdę uprowadzenia nie mają swojego źródła wśród istot z kosmosu. Jacques Vallée dostrzegł w czasie swoich badań głęboki aspekt folklorystyczny, z którym wiązały się nie tylko typowe obserwacje UFO, ale też zdarzenia, które dziś możemy nazwać uprowadzeniami. Jacques Vallée w książce pod tytułem Paszport do Magonii opisał świadectwa wielu dawnych spotkań z istotami, które w dzisiejszym przełożeniu można powiązać z UFO. Badania folkloru wskazują na wyraźne związki niebiańskich istot z rodzajem ludzkim. Każdy, kto poważnie wniknie w temat uprowadzeń przez istoty pozaziemskie, wcześniej czy później trafi do dawnego folkloru. Bez tego analizowanie zjawiska uprowadzeń będzie drogą donikąd. Osoby zajmujące się abdukcjami przyjęły natychmiast wyjaśnienie, iż za uprowadzeniami musi stać wyłącznie hybrydyzacja istot pozaziemskich. Koncepcja ta mogłaby być możliwa, patrząc przez pryzmat współczesnych czasów, jak zakłada to dr Jacobs. Ale nie zapominajmy, że tak naprawdę forma uprowadzeń przez nieziemskie istoty jest znana od tysięcy lat. W 2017 roku badacz i popularyzator zjawiska UFO Piotr Cielebiaś przeprowadził wywiad z doktorem Jacobsem na temat uprowadzeń. Z samego wywiadu wynika, iż dr Jacobs zjawisko UFO traktuje w odniesieniu do typowej teorii o nakrętce i śrubce, nie dostrzegając wyraźnych aspektów duchowych i paranormalnych, tłumacząc wszystko w kontekście brzytwy Ockhama, stając się najwyraźniej jej zakładnikiem. Jedno pytanie Piotra skierowane do doktora Jacobsa jest szczególnie interesujące w kontekście niniejszej książki. A co myśli pan o wnioskach doktora Vallée, który twierdzi, że ślady porwań przez obcych można znaleźć w mitologii i folklorze, gdzie pojawiają się relacje o różnego rodzaju demonach czy magicznych stworach zabierających ludzi do swoich krain? Odpowiedź: takie podobieństwa rzeczywiście istnieją, ale opierają się na bardzo wątłych przesłankach. To, co znalazł Vallée, nie może równać się ze skalą abdukcji w dzisiejszych czasach. Co więcej, wielu poważnych badaczy UFO wierzy, że to zjawisko towarzyszy nam od co najmniej tysięcy lat. Tak mogło być, jednak wydaje mi się, że abdukcje zaczęły się później. Może starożytni astronauci nie byli tą rasą, która uprowadza ludzi obecnie. Teoria o końcu XIX wieku wydaje się możliwa. Te wątłe przesłania na temat uprowadzeń można nie tylko odnaleźć w irlandzkich baśniach, które opisują ziemskie kobiety porywane przez elfy lub wróżki, aby karmiły dzieci wróżek lub służyły im jako akuszerki. Niektóre uprowadzenia zostały także odnotowane bardziej skrupulatnie, jak w przypadku Jacoba Jacobsona zeznania zapisano w księdze parafialnej z 1759 roku, o której będzie mowa w dalszej części książki. Odrzucanie tak wymownych faktów przez badaczy UFO abdukcji nie wpływa korzystnie na poznanie zjawiska uprowadzeń pod kątem historycznym. Johannes Fibak w swojej książce wspominał o pewnej poprawności, jaką stosował dr Jacobs, uznając tylko tych obcych za prawdziwych, którzy w opisie świadków spełniali kryteria typowego kosmity. Szary, z dużą głową i ciemnymi oczyma. Wszelkie inne relacje miały być oszustwami.
Podobne relacje można odszukać m.in. w Polsce, tylko tutaj zamiast wróżek lub elfów za oprowadzaniami stały inne istoty, które miały te same magiczne możliwości wobec ludzi. W polskim folklorze wielokrotnie przewijają się demoniczne istoty nazywane mamonami, południcami lub latawcami, które, podobnie jak wróżki i elfy z Irlandii, podkradały kobietom dzieci lub wykorzystywały je w inny sposób. W Polsce wszelkie nadprzyrodzone istoty generalnie zawsze demonizowano jako przejaw zwodniczych diabłów lub demonów. W podaniach ludowych i dawnym folklorze możemy natrafić na opisy wędrujących gwiazd, spadających komet czy latawców. Latawcem nazywano w ludowym folklorze, szczególnie z terenu Mazowsza i Gór Świętokrzyskich, istotę, która miała porywać kobiety, a także wykorzystywać je seksualnie, co jest typowe dla średniowiecznych inkubów. W niezwykle interesującej książce pod tytułem Polska demonologia ludowa Leonarda Pełki można zauważyć, że latawiec był zawsze kojarzony jako ktoś, kto przebywał w chmurach, świecił i poruszał się w powietrzu, często atakując kobiety. Cytat. Latawiec, gdy wypatrzył sobie najpiękniejszą niewiastę czy dziewoję wiejską, zrywał ogniwo złote, którym przykuty był do nieba i rzucał się z obłoków. W tym przelocie świecił jak gwiazda, ale im bliżej ziemi tracił swój blask niebieski, odpadały mu skrzydła, a przebierał postać najdorodniejszego młodzieńca. To niemal jak klasyczne, bliskie spotkanie trzeciego stopnia. Z analizy zjawiska UFO wyłania się pewna reguła paraliżu świadków w momencie bliskiego kontaktu z UFO lub wizyty sypialnianych gości, którzy paraliżują i przeszywają na wskroś swoimi hipnotyzującymi oczyma swoje ofiary. Spojrzenie w oczy obcych zawsze wiązało się z przejęciem kontroli nad człowiekiem. Latawce najwyraźniej posiadały tą samą osobliwą moc działania, o czym świadczy poniższy fragment. Cytat. Żadna kobieta nie była w stanie oprzeć się potędze jego spojrzenia, a dotknięcie ręki latawca zmieniało ją prawie w kamień. Jak wcześniej mogliśmy zauważyć, dawne oraz współczesne porwania powodowały negatywne symptomy fizjologiczne. Te same objawy przypisuje się latawcowi w słowiańskiej demonologii, o których możemy przeczytać w książce Leonarda Pełki. Cytat. Kobieta, którą ukochał latawiec, krótko żyje na Bożym świecie. Gwałtowne uczucie miłości prędko trawi w niej siły życiowe. Tęsknota codzienna zwolna dobija, usycha jak wiór i umiera w samotności, bo w tej chwili opuszcza ją latawiec. W książce pod tytułem Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i Rusi, Wójcicki w 1837 roku podaje analogiczne podobieństwo latawca w postaci gwiazdy, tylko w wersji żeńskiej. Cytat. W postaci lśniącej gwiazdy młoda dziewczyna widzi kochanka, ku niemu wzdycha i wyciąga dłonie, by go przyjąć w swe ramiona. W wierzeniach ludu ukraińskiego wersją polskiego latawca miał być przeleśnik, który zwabiał młode kobiety, kochał się z nimi w nocy, wysysając z nich energię życiową, o czym pisze pewna ukraińska poetka w wierszu. Do niej w nocy zjawiał się przeleśnik, nie diabłem się jawił, nie marą, wpadał do chaty lecąc z zorzą, a w chacie stawał się urodziwym młodzianem. Rankiem, gdy śpiewały trzecie kury, znikał ten przeleśnik, a dziewczyna, ukwiecona, przystrojona, zasypiała kamiennym snem. A potem cały dzień blada chodziła, jak jaka senna zjawa. Na terenie Słowacji krążą liczne podania ludowe, które mówią o tak zwanym Svetlanoc, światło nocne, odpowiedniku naszego latawca. Miały to być światła, które porywały ludzi i pozostawiały ich w innych miejscach. Hanna Toborska-Popowska w swojej pracy pod tytułem Ślady dawnych wierzeń słowiańskich utrwalone w kaszubskiej leksyce z 1995 roku wymienia demona żeńskiego o nazwie Latwica, który miał pojawiać się w postaci kuli z długim iskrzącym się ogonem. Inny demon słowiański opisywany w ludowym folklorze porywający ludzi to tak zwana południca. Z literatury dawnego folkloru możemy dowiedzieć się, iż słowiański demon miał pojawiać się w upalne dni, najczęściej nad zbożem, w formie białych postaci. Pełka w książce wspomina, iż południce porywały dziewczęta wieczorem i często porzucały w odległych miejscach, co przypomina powyżej opisane przykłady z różnych okresów. W województwie krakowskim przed I wojną światową południce opisywano w zupełnie inny sposób,
który sugeruje obserwację świetlistych zjawisk nad polami, a które dziś mają zupełnie odmienną interpretację. Cytat z pracy Renaty Dźwigą, Polskie Ludowe Słownictwo Mitologiczne. Taka baba, co pali ogień na polu albo kaj nie bądź, ale ino rzekomo. Rzekomo się widzi, że się pali, a to się nie pali. Innym typem stworzeń opisywanych przez naszych przodków w słowiańskim folklorze są mamuny, nocnice czy boginki, które były nadzwyczaj brzydkie i podstępne, ponieważ miały skłonności do podkradania i zamieniania dzieci. Józef Virgil Grochman w książce pod tytułem Podania z Czech opisuje przypadek porwania kobiety na oczach przerażonych kobiet przez południce. Cytat. W Przybami szła pewnego razu sześcioniedzielka na pola z obiadem dla koszących, którzy tam wiązali snopy. Ci się wystraszyli, gdy ujrzeli ją idącą w ich kierunku. Ostrzegali ją i mówili, aby postarała się wrócić do domu przed południowym dzwonieniem. Ona jednak z ich obaw się śmiała, mówiąc, że raczej poczeka na talerze i weźmie je ze sobą z powrotem do wsi. Usiadła w pobliżu koszących od trawy i rozmawiała z nimi. Nagle się podniósł silny wiatr i sześcioniedzielka zniknęła wystraszonym żeńcom z oczu. Do domu powróciła aż po roku i jednym dniu. Mówiło się później, że wzięła ją południca. Niezwykłe spotkanie z południcą, które miało miejsce na Białorusi, zostało przekazane po audycji w Radio Paranormalium 5 czerwca 2016 roku, w której tematem przewodnim był żywy folklor i polskie potwory. Temat niezbyt popularny, który poruszą wszystko to, co możecie Państwo znaleźć w mojej książce. Zdarzenie miało miejsce w roku 2001 nad rzeką Niemen. Cytat. Piszę pod wpływem wysłuchania ostatniej super ciekawej audycji na temat żywego folkloru. Gdy miałam 19 lat, teraz mam 34, mój ówczesny chłopak w czasie wakacji pojechał nad rzekę Niemen na terenie obecnej Białorusi, ponieważ żyła tam ciągle gałąź jego rodziny. Byli to Polacy, którzy od dawna tam mieszkali, ale po wojnie przesunięto granice. Mój chłopak trochę się tam nudził, ponieważ były to typowo rolnicze tereny, gdzie nic ciekawego się nie działo. Często więc sam spacerował, ponieważ inni członkowie rodziny byli rolnikami i od rana pracowali. To wszystko wydarzało się nad Niemnem, w miejscu, gdzie było wielkie pole zboża. Mój chłopak, jak już mówiłam, był tam sam. Było około południa i był straszny upał. W pewnym momencie poczuł potworny strach. Zobaczył coś, co było wirem, ale też jakby kobietą i zbożem jednocześnie. To zbliżało się do niego, a on był przerażony i zrozumiał, że jak nie zacznie biec, to umrze. Kiedy wrócił, powiedział o tym tylko mnie i był przekonany, że była to południca. Południce lub czarodziejski wiatr miał być powodem wielu porwań i zaginięć ludzi. Z takimi opisami stykamy się w wielu wątkach folkloru, za którymi miały stać magiczne postacie i inne osobliwe słowiańskie demony, o których m.in. wspomina Kazimierz Władysław Wójcicki w swojej książce z roku 1837 pod tytułem Klechdy, starożytne podania i powieści ludu polskiego i wsi. W książce pojawia się wymowny opis pod tytułem Porwany wichrem, którego fragment chciałbym przytoczyć czytelnikom. Cytat. Parobek poszedł na łąkę, by ułożyć siano w kopy. Gdy się wicher nagle zrywa, porozrzucał kopy siana i porywa parobczaka. Daremnie chciał się opierać. Próżnie chwyta silną ręką to płotu, to gałęzi. Jakaś siła niewiadoma pędzi go pomimo woli. Na skrzydłach wiatru niesiony, nietykający stopą ziemi, leci jakby gołąb dzik. Już słońce na zachodzie, a parobczak wygłodniały patrzy na dymiące wiosek chaty. Prawie nogą się ich tyka, lecz daremnie krzyczy, woła. Próżno płacze i narzeka. Nikt nie słyszy jego jęku, ani łez gorzkich nie widzi. Tak pędzone 3 miesiące, wygłodniały i spragniony, wysechł jak sosnowa szczapa. Obleciał świata niemało, lecz najczęściej wiatr go nosił ponad wioską, kędy mieszkał. Spojrzy ze łzami na swą chatę, gdzie miał dziewę ulubioną. Patrzy, aż ona wychodzi, niosąc obiad we dwojakach i wyciąga ku niej ręce. Nie spojrzała nawet w górę. Biegł co żywy do chaty i w progu spotyka sobie zaręczoną dziewę. Krzyknęła z podziwu, widząc parobczaka zaginionego, co miał być jej mężem, co go już długo opłakiwała.
Interpretując powyższy opis na współczesny język, można wskazać analogię do uprowadzeń, za jakimi mają stać pozaziemskie istoty porywające ludzi do UFO. Tajemnicza siła porywa człowieka, który powraca za sprawą pewnego czarnoksiężnika do domu po wielu miesiącach. Można rzec, klasyczne uprowadzenie, widziane oczyma ludzi z XIX wieku. W opowiadaniach z terenu radomyszczańskiego, zapisanych przez Wandę Drozdowską, natrafiamy na mamuny, które próbowały siłą zamienić niemowlę. Cytat. W początkach bieżącego 20 stulecia we wsi Ciężkowice przy położnicy, aby chronić dziecko przed złymi mocami, spała jej młodsza siostra. I oto pewnej nocy obydwie niewiasty obudziły się i spostrzegły w izbie nieznaną kobietę, która próbowała wyrwać im z rąk dziecko. Przerażona matka i ciotka krzykiem próbowały wezwać pomoc. Mamuna jednak spowodowała, że wszyscy domownicy tak mocno spali, że nie słyszeli zupełnie ich wołania. A tymczasem mamuna, bijąc i drapiąc obydwie niewiasty, próbowała siłą porwać dziecko. Jednak zarówno matka, jak i ciotka mocno trzymały niemowlę, a jednocześnie poczęły się modlić. Nie wiadomo, czy to energiczna obrona obudzonych kobiet, czy też słowa groźnej dla istot demonicznych modlitwy spowodowały, że mamuna zrezygnowała ze swych zamiarów i znikła. A rodzice, obawiając się dalszych prób porwania, przyspieszyli chrzest dziecka. Podobny punkt odniesienia w demonologii ludowej miały demony zwane boginkami, które zamieszkiwały lasy, rzeki, góry. Miały szkaradny wygląd, dużą głowę, krzywe nogi i obwisłe piersi. Miały też podobną jak mamuny przypadłość. W nocy napadały na położnice i podmieniały dzieci. Witold Fusek w książce pod tytułem Biecz i dawna ziemia biecka na tle swych legend, bajek, przesądów i zwyczajów, wydany w 1939 roku, podaje historię porwania dziecka przez boginki. Cytat. Boginki te starały się przede wszystkim zabrać dziecko i podrzucić swoje. Stąd też nazwa odmieniec. Tych odmieńców było pełno. Dzisiaj jeszcze stara Zajdlowa opowiada, że jej brata odmieniło, a Wojdelina mówiła to o swoim synie. Zajdlowa opowiadała tak. Matka zaległa, ojciec poszedł spać na strych, my starsze dzieci miałyśmy łóżko za piecem. W nocy matka zrywa się z krzykiem. Ojciec zbiega z góry i widzi, że matka już ledwo dyszy, bo się z boginkami mocowała, które jej syna chciały porwać. Pełna izba była boginek, a także w oknach pełno, choć ojciec przyszedł i tak syna odmieniły. Liczne podania i legendy litewskie wielokrotnie wspominają o zwodniczej Kani, która miała się poruszać w obłoku i porywać dzieci. Niegdyś jeszcze dla przestrogi straszono na wsi dzieci, wołając żartobliwie „Dzieci, Kania leci”. Kolejna analogia do zjawisk, które są zbieżne z uprowadzeniami i UFO? A tak pisał o Kani znany etnograf Oskar Kolberg. Cytat. Przebywa ona otoczona obłokiem od wsi do wsi pod wieczór i tam samotnie spotkane dzieci, różnymi sposobami i łakotkami, stara się do siebie przywabić tak, iż lgną do niej jak do matki. Ująwszy je zaś, odziewa się gęstym obłokiem i uniesiona na nim ulatuje na dzikie lasy i stepy, skąd porwane dzieci nigdy już nie wracają. Przekaz o Kani porywającej dzieci utrwalił się także na terenie Polski w kilku województwach, m.in. w województwie poznańskim i w województwie mazowieckim. W Strzelnie opowiadano o Kani w postaci dziewczęcej spadającej z obłoków i uprowadzającej dusze dzieci. Warto wspomnieć, iż Strzelno leży w pobliżu Wylatowa, które stało się sławne za sprawą piktogramów zbożowych i bardzo wielu obserwacji UFO. W Małopolsce Kanie Henryk Biegelajzen, polski etnograf i historyk, opisuje jako widmo w postaci obłoku. Schodzi na ziemię i porywa drobne dzieci bawiące się na wsi bez dozoru, unosząc je w niebiosa. Folklorystyczny obraz złowrogiej Kani ukazuje Wójcicki w klechdach zebranych w XIX wieku. Kania pojawiała się w postaci dziewczynki z zimnym wzrokiem i czarnym prętem, którym porażała i zabijała dzieci, unosząc je w ciemnej chmurze. Cytat. W dzień świąteczny pod rozłożystą lipą igrało grono ciatek ze wsi pobliskiej. To rwały kwiatki, to skakały, to na drewnianych konikach harcowały, śmielsze pacholęta darły się na lipę, dojrzawszy wróble gniazda.
Z jodłowego lasu, miedzą pomiędzy zbożami, wyszła mała dziewczynka w białej szacie. Twarz miała śniadą, jakby jej ojciec Tatar. Oczy wyłopiaste, chłodne, urocze. Na czarnych włosach wianek smaku polnego odbijał jak żar na czarnych węglach. Warkocz obwijała krwawa chusta. Czarny pręt dzierżyła w ręku. Szła zwolna, ale gdzie stąpiła, kwiatki usychały. Trawa paliła się tam, kędy jadowita żmija prześliśnie. Szła dalej z cmentarza przez wieś, ale sioło było puste, bo starsi bili czołem Bogu, a dziatwa igrała na trawniku pod lipą. Zaledwie dojrzała to grono niewiniątek, przysporzyła kroku, martwe ślepia wytrzeszczyła więcej i rumianą dziewczynkę, co najbliżej stała, dotknęła czarnym prętem. Dziecina wstrzęsła się, zadrżała i padła nieżywa. Rumieniec znikł od razu, bo lico zczerniało jak węgiel. Zimno grobowe owiało grono dziatek, ustał gwar wesoły i śmiechy. Krzyk trwogi rozległ się wokoło. Dziewczyna cicha bije prętem, a dziadki jak pisklęta zduszone padają, czernieją. Starsze poczęły uciekać, strach dodał im siły. Rozpierzchły się na różnej strony, daremnie chciała je dogonić dziewczyna cicha. Wtedy razem nadpłynęła mglista chmura, w której dziewica Kania unosiła pozostałe grono dzieci, wydzierając je na zawsze z łona matek. Starzec jeden poznał, co się święci w tej chmurze, krzyknął zatrwożony: dzieci, Kania leci! I przycisnął zczerniałe zwłoki wnuka do siebie. Próżna trwoga, już żadnej nie było dzieciny we wsi. Jedne mur zabił, drugie chmura ciemna uniosła na zawsze, a matki sieroty zalewały się łzami, daremnie czekając powrotu zbłąkanych dzieciątek. Aż chcę się powiedzieć, ile w tym opisie można odnaleźć zbieżności, które znane są ze współczesnych świadectw o UFO-abdukcjach. Spalona trawa, pręt, którym porażała dzieci, chmura, do której uniosła dzieci, zmiana temperatury. Jacques Vallée, zgłębiając relacje o nadprzyrodzonych istotach, natrafiał na analogie, które przez wielu ufologów były ignorowane. Jednakże już sam fakt, który opisuje tego typu istoty i ich zachowania wobec ludzi, powinien znaleźć się w kręgu zainteresowań wielu badaczy, nie tylko ufologów, ale historyków, etnografów, socjologów, ponieważ bez względu na kraj czy kontynent mówią o podobnych zachowaniach magicznych istot, które dziś okazują się czymś innym niż tylko legendą. Absurdalne zachowania istot z dawnych wieków mają swoje odbicie lustrzane we współczesnych relacjach o UFO i ich pasażerach. Nadprzyrodzone istoty niekiedy miały być opiekuńcze, pomagające człowiekowi, ale w większości płatały figle, były złośliwe, były złośliwe i często przerażały ludzi, podobnie jak współcześni figlarze z UFO, którzy nawet okazują się być złodziejami. 1 listopada 1954 roku w Czeninie, sennej miejscowości niedaleko Bucine we włoskiej prowincji Arezzo, doszło do przedziwnego zdarzenia, które po dziś dzień zmusza do głębokiej refleksji. Rankiem 40-letnia Rosa Lotti udała się do Czenina, aby odwiedzić kościół oraz cmentarz. Wzięła ze sobą wiązkę goździków. W drodze do kościoła, dochodząc do małej polany, w okolicy której porastały krzewy i drzewa, zauważyła w pobliżu sosny jakiś obiekt w kształcie wrzeciona, który wzbudził jej zainteresowanie. Obiekt miał ponad 2 metry wysokości i około 1 metra szerokości. Lotti miała wrażenie, że powierzchnia obiektu była wykonana z polerowanego metalu. Poniżej stożka miały znajdować się drzwi, które były otwarte, wykonane ze szkła. W środku dostrzegła 2 małe krzesła. Kobieta spostrzegła także 2 małe istoty, które miały około 1 metra wzrostu, ubrane w szare, jednoczęściowe ubrania. Posiadały jednoczęściowy rodzaj kostiumu, niczym z dawnych epok, z małymi guzikami i peleryną na plecach. Głowy zakrywały hełmy, które wyglądały niczym ze skóry. Twarze były zbliżone wyglądem do ludzkiej. W pewnym momencie istoty wyrwały jej z ręki wiązkę goździków oraz pończochy, które trzymała w ręku, a które wcześniej ściągnęła, aby ich nie zniszczyć, wybierając się w podróż. Kobieta zdecydowanie zaprotestowała. Jedna z istot oddała jej część kwiatów, które zapakowała do pończochy, śmiejąc się, po czym wrzuciła do obiektu.
Kobieta postanowiła uciekać. Kiedy odwróciła się po 100 metrach za siebie, niczego już nie było. W późniejszym czasie karabinierzy w miejscu obiektu odkryli ślady w ziemi w postaci dziury. Zdarzenie w Czeninie o wręcz kuriozalnym charakterze obnaża kosmiczny charakter wizyt tych figlarnych istot, które bardziej pasują do naszego świata niż dalekiego kosmosu. Zdarzenia związane z uprowadzaniami ludzi przez ferries z reguły pochodzą z Europy, głównie z Wysp Brytyjskich. Do rzadkości należą przypadki z drugiego końca świata, Stanów Zjednoczonych, w których ferries rzadko pojawiają się w relacjach. Biuletyn Ferry Investigation Society Newsletter nr 4 z lipca 2016 roku opisuje historię dziewczynki ze stanu Iowa, która została zabrana przez ferries do ich niewidzialnego świata. Autor artykułu, Chris Woodyard, podaje najbardziej znaną wersję tej fascynującej, a zarazem smutnej historii, która miała miejsce w 1886 roku. Cytat. Ukradziona przez ferries. Niezwykła historia, która pochodzi z Bounding West w Dubuque w Iowa 28 marca. Andy Crow jest powszechnie znanym i dobrze prosperującym rolnikiem mieszkającym w Center w hrabstwie Dubuque. Kilka lat temu mieszkał z córką, jedynym dzieckiem, które pozostało w domu. Dziewczyna, zbliżając się do dorosłości, zapadła nagle na dziwną chorobę, która zdumiewała lekarzy, którzy w końcu zabrali ją do ojca Bernarda z klasztoru New Milray, znanego ze skromności i ubóstwa, który zyskał sobie sławę jako uzdrowiciel ludzi dotkniętych zarówno chorobami ciała, jak i umysłu. Dobry zakonnik modlił się nad dziewczyną i przepisał dla niej leki. Podczas drogi do domu dziewczyna powiedziała ojcu, że ojciec Bernard nie pomógł jej i że od czasu do czasu będzie ona musiała znikać i żyć tymczasowo z Ferris. Ojciec nie zwrócił na to uwagi, zapominając o tym do następnego roku, kiedy pewnego ranka obudził się, odkrywając, że jego córki nie ma. W jej pokoju płonęła świeca. Dziewczyna zostawiła wszystkie ubrania, za wyjątkiem jednej perkalowej sukni. Zgłaszając jej zaginięcie, opowiedział o tym, co od niej przed rokiem usłyszał. Sąsiedzi byli jednak bardzo podejrzliwi i uznali, że pozbył się jej. Przeszukano pobliski strumień w poszukiwaniu jej ciała i przeczesano las, ale nie znaleziono po niej śladu. Po roku od zaginięcia powróciła nagle do domu, opowiadając fantastyczną historię na temat swojej nieobecności. Powiedziała, że przebywała z Ferris, wśród których żyła w wielkich wspaniałościach. Miałem wszystko, czego dusza zapragnie. Większość czasu spędzały podróżując nierozpoznane po kraju. Dziewczyna miała podróżować z nimi, jeżdżąc powozami niewidocznymi dla ludzkich oczu. Kiedy Ferris dowiedziały się o podejrzeniach rzucanych na jej ojca, nakazały jej powrót, by wszystko wyjaśnić. Po jej powrocie zorganizowano przyjęcie, na którym obecni byli wszyscy sąsiedzi, którym dziewczyna opowiedziała o swojej niesamowitej przygodzie. Dwa dni później udała się ona do Dubuque, by odwiedzić swą siostrę, która wyszła za Jamesa Hayesa, woźnicę mieszkającego na 13 ulicy. Trzeciego dnia po przybyciu do Dubuque zeszła na dół i poinformowała panią Hayes, że musi iść, że przyszły po nią dwie ferries i czekają teraz na nią na górze. Pani Hayes poszła za nią na piętro, a tam ku swojemu zdumieniu zobaczyła dwie dziwnie wyglądające istoty, przypominające ludzi ubranych w starodawne czarne kostiumy. W ich towarzystwie jej siostra opuściła dom. Pani Hayes odprowadziła ich do drzwi i patrzyła, gdzie idą. Nagle po przejściu krótkiego dystansu cała trójka rozpłynęła się w powietrzu i nikt nigdy już nie słyszał o zaginionej dziewczynie. Taką wersję historii ze łzami w oczach opowiadał Andy Crow, a większość jego sąsiadów, z których wielu było dobrze zaznajomionych z irlandzkimi legendami o Ferris, wierzyło w to. Czytając uważnie relacje, nie sposób nie dostrzec typowych aspektów, które znane są z ufologii. Niewidoczny dla ludzi pojazd, uderzające podobieństwo postaci do MIB i nagłe znikanie. Średniowieczni okultyści dzielili istoty na widzialne i niewidzialne, zaczynając od upadłych demonów, skrzatów, umarłych dusz, a kończąc na pierwiastkowych bytach. Podobny punkt odniesienia możemy odnaleźć w legendach i podaniach arabskich, w których istoty mogą zarówno stać się widzialne, jak i niewidzialne dla człowieka.
Oprócz tego mają możliwość przybierania dowolnych, zmiennokształtnych form, od zwierząt po człowieka. W krajach muzułmańskich nazywano je dżinami, które czerpały wiele radości, wprowadzając w błąd człowieka lub przekazując mu fałszywe informacje, podobnie jak obecnie czynią to tak zwane istoty pozaziemskie, które generalnie zawsze wprowadzają człowieka w błąd i nigdy nie mówią mu prawdy. Niestety, wielu tak zwanych kontaktowców w swojej infantylności traktuje wszelakie przekazy kosmitów jako coś absolutnie pewnego. Dżiny są tym samym co wróżki, elfy z legend skandynawskich, demony z folkloru polskiego, który jest niezwykle bogaty w opisy przeróżnych kreatur, które ingerowały w życie człowieka. W książce pod tytułem Arabskie mity, legendy a pochadki, Arabskie mity, legendy i baśnie, autor Jiří Tomek pisze o dżinach. Cytat. W odróżnieniu od ludzi, dżiny mają liczne nadprzyrodzone zdolności i dzięki nim mogą w postaci dymu przenikać ziemię i wznosić się aż do granic nieba, gdzie tajnie podsłuchują, co aniołowie mówią o przyszłych rzeczach. I są zdolni wykonywać ciężkie i wspaniałe prace, a także przemieniać się w fantastyczne postacie ludzkie i zwierzęce. Tym sposobem dżiny stają się wielbłądami, końmi bądź klaczami, osłami albo ptakami i kłamią i wprowadzają w błąd ludzi. Ci najbardziej złośliwi przybierają postacie robaków, ropuch, nietoperzy, skorpionów, kozów, a w szczególności węży. Niektóre dżiny całe życie przebywają w formie zwierzęcej, szczególnie ci, którzy wybrali sobie wygląd dzikich czarnych psów. Istnieją nawet dżiny, które są przejrzyste i latają w powietrzu albo ślizgają się na wietrze. Jeśli jednak chcą, mogą się pojawić widzialnie. Inni zaś, choć są widzialni, są niematerialni, choć mogą także swój wygląd zmaterializować. Niektóre dżiny w rzeczywistości wcale się nie przemieniają. Mają zdolności indukowania człowiekowi takiego wyobrażenia o swoim wyglądzie, jakiego sobie dżin zapragnie. Są tak chytrzy i obrotni, że zawsze im się uda oszukać ludzkie dusze. Angielski badacz UFO Gordon Creighton odnalazł interesujące zbieżności pomiędzy współczesnymi ufonautami a dawnymi arabskimi dżinami opisanymi w Koranie, które podobnie jak w Biblii dzielą się na pozytywne oraz złe, demoniczne, szatańskie. Creighton w ciągu 15-letnich poszukiwań w muzułmańskich podaniach oraz ustnych przekazach wymienił kilka najbardziej istotnych cech dżinów, które możemy zauważyć we współczesnych UFO kontaktach z ludźmi. Po pierwsze, w normalnych warunkach są niewidzialne dla człowieka. Po drugie, mają zdolność materializowania się i pojawiania w fizycznym świecie. Mogą też na przemian stawać się widzialne lub niewidzialne. Po trzecie, mogą zmieniać kształt i pojawiać się pod różnymi postaciami, dużymi lub małymi. Po czwarte, mogą pojawiać się pod postacią zwierząt. Po piąte, są notorycznymi łgarzami i oszustami, którzy gustują w mąceniu w głowach i sprowadzaniu na manowce przy zastosowaniu wszelkiego rodzaju sztuczek. Opisy ich aktywności można znaleźć w relacjach z seansów spirytystycznych, jak również w licznych przekazach z bliskich spotkań z ufonautami. Po szóste, mają bzika na punkcie zabierania lub porywania ludzi. Po siódme, rozkoszują się kuszeniem ludzi do odbywania z nimi stosunków seksualnych i romansowania. Literatura arabska obfituje w opisy tego rodzaju kontaktów ludzi, zarówno z dobrymi, jak i złymi dżinami. Po ósme, dżiny często porywają i teleportują lub przenoszą ludzi w inne miejsce, a następnie odstawiają z powrotem na ziemię, jeśli rzeczywiście w ogóle to robią, zwykle w bardzo odległych miejscach od tych, z których ich zabierają. Wszystko to dzieje się najczęściej w czasie nieprzekraczającym mgnienia oka. Po dziewiąte, arabskie przekazy mówią, że w całym okresie znanej nam historii było kilka szczególnych istot ludzkich, które za sprawą jakiegoś dziwnego przywileju miały kontakt z dżinami w takim zakresie, że dżiny wspomagały ich tym, co nazywamy nadnaturalną mocą, to znaczy umiejętnościami o charakterze paranormalnym. Ludzie ci przeszli do historii jako cudotwórcy, wróżbici, magowie. W zakresie białej magii lub czarnej magii, w zależności od tego, z jakimi mieli do czynienia dżinami.
Teraz zaprezentujemy kilka wybranych przypadków bliskich spotkań z żywym folklorem, zaczerpniętych z trzeciej części książki Magiczna rzeczywistość. Dzieci z paralelnej rzeczywistości. Pojawienie się obcych czy nieznanych bytów może nastąpić w jakikolwiek sposób, gdziekolwiek, w celu poszukiwania kontaktu z człowiekiem. Niemniej niektóre kontakty są bardzo anonimowe i sprytnie zrealizowane. Poniższą historię otrzymałem dzięki uprzejmości Piotra Cielebiasia, a w swoim opisie jest niezwykle interesująca, ponieważ wspomina o małych dzieciach, które przywołują na myśl wygląd klasycznych obcych istot. Według relacji posiadały one magiczne możliwości znikania w ścianie piwnicy. Oddajmy głos świadkowi. Miałem wtedy około 4-5 lat. Umiałem już mówić, ale nie wiedziałem, że to co widzę to jest coś niezwykłego. Kiedyś byłem z ojcem w piwnicy. Ojciec coś robił, a ja poszedłem do innego pomieszczenia i zauważyłem jakieś wesoło bawiące się dzieci i spontanicznie nawiązałem z nimi kontakt. Później chodziłem tam z nadzieją, że znowu je spotkam i czasami rzeczywiście je spotykałem. Czasami wołałem i przychodziły, ale nie zawsze. Pamiętam, że zawsze były trochę nieufne, niepewne czy jestem sam. Kiedy ktoś się zbliżał do tego pomieszczenia, to nic nie wyjaśniając znikały. Pamiętam, kiedyś mama weszła zdziwiona, z kim ja rozmawiam. Rozejrzała się, czy ktoś się nie chowa i pomyślała, że sam do siebie mówię. Pamiętam, że te dzieci były mniejsze ode mnie, a ich matka była około mojego wzrostu. Byli stosunkowo chudzi, to znaczy głowę mieli dużą w porównaniu do reszty ciała, ale i tak wydawali się zwinni. Kolor skóry mieli szaro-czarny, ale tak naprawdę nie pamiętam dobrze. Poza tym w piwnicy jest inne światło. Na pewno kolor był ciemny, mógł też to być ciemny brąz albo grafit. Oczy mieli ciemne, duże, być może bez powiek, w każdym razie nie pamiętam ich mrugania. Najchudsze wydawały mi się ich ręce, nie przekazywały mi nic specjalnego. Prosiły tylko, żebym nikomu nie mówił o tym, bo więcej ich nie zobaczę. Zastanawiam się, czy mówiły do mnie telepatycznie, ale nie jestem w stanie tego potwierdzić. Nie było to tak, że było widać ścianę i ich, jak w nią wchodzą. To miało wrażenie płynności, to było wtapianie. Pamiętam, że raz chciałem za nimi wejść, ale ostrzegły mnie, że jak to zrobię, to już nie wrócę, a rodzice będą mnie szukać. Potem, jak znikały, ściana była tylko ścianą. Raz, jak rozmawiałem z tymi dziećmi, to matka wyszła ze ściany. Zawsze wychodzili z tego samego miejsca i do niego wracali i zabrała je, gdyż nie mogą się tu pojawiać. Pamiętam, że spojrzała na mnie tak badawczo, ale bez emocji, jakby obojętnie. Czułem się trochę tak, jakby ona wiedziała o mnie wszystko, a ja o niej nic. Podobne konotacje znajdujemy w podaniach ludowych czy dawnej demonologii ludowej. Mowa w nich o sile, która jawi się znikąd w postaci przeróżnych straszydeł, które wychodziły także ze ścian czy otwierających się gór. Nieroztropni świadkowie, oczarowani magiczną muzyką, przechodzili na drugą stronę, nie zdając sobie sprawy z tego, że mogą nigdy nie wrócić do własnego świata lub wrócić po wielu dniach czy miesiącach. Może nie bez powodu dzieci ostrzegały chłopca, aby nie wchodził za nimi. Grający skrzat pod wielką krokwią. Przemek Więcławski, autor bloga www.ufoskywatching.pl/blogspot.com, opisał niezwykle interesujące zdarzenie, które otrzymał od człowieka, który natknął się w latach 80. XX wieku na małego człowieka pod wielką krokwią w Zakopanem. Świadek ten w późniejszym czasie miał kilka zdarzeń związanych z UFO i nocnymi gośćmi. Czy tajemniczy gość w Zakopanem przybrał jedną z wielu masek? Przejdźmy do relacji. Incydent miał miejsce w pobliżu Wielkiej Krokwi w Zakopanem. Świadek, Witold Rusek, przechadzając się po okolicznym lesie, spotkał siedzącego na kamieniu i grającego na skrzypcach skrzata. Owa postać zdawała się nie przejmować obecnością człowieka. Gdy ten zapytał samego siebie, czy zwariował, skrzat telepatycznie odpowiedział, że nie, po czym dodał, cytat, my tutaj żyjemy i jesteśmy związani z siłami przyrody. Ta mała istota z fizjonomii przypominała człowieka, ubrana zaś była w skórzaną brązową kamizelkę, z której wyłaniały się nieodziane niczym grające na instrumencie ręce.
Nogi z kolei przyodziane były w krótkie spodenki, zaś buty miał brązowe i skórzane, z zagiętymi ku górze noskami. Na głowie spoczywała zielona, na wzór myśliwskiej, czapka z piórkiem. Krasnal grał na skrzypcach z taką prędkością, że świadek nie był w stanie dostrzec samych dłoni i przedramion. Zaś muzyka, jaka wydobywała się z instrumentu, była czymś niepowtarzalnym i pięknym, czego pan Witold nigdy wcześniej nie słyszał. W jednej chwili skrzat znikł, co zakończyło to niecodzienne spotkanie. Znamiennym tutaj szczegółem jest forma kontaktu małej istoty, która przekazała treść drogą telepatyczną. Wielokrotnie spotykałem opracowania, jakoby tego typu istoty były powiązane z naturą czy duchami natury. Jak sądzę, jest to kolejny mit, który został wylansowany w duchu New Age. W powyższym przypadku mała istota zdaje się to potwierdzać swoim komunikatem. Podobne treści przekazy otrzymują również kontaktowcy od istot związanych z UFO, które podają, skąd mają pochodzić. Należy być jednak ostrożnym przed pochopnym traktowaniem ich jako wiarygodnego źródła, ponieważ uważna analiza ukazuje nam cały wręcz potok kłamliwych i wprowadzających człowieka w błąd sprzecznych informacji. Krasnal w porzeczkach. Zdarzenie z Zielonej Góry z 1983 roku. Latem 1983 roku w okresie PRL-u większość dzieci mieszkających na osiedlach organizowało sobie szereg zabaw, spędzając wolny czas na świeżym powietrzu. Dziś należy to do rzadkości. Większość naszych pociech spędza czas inaczej, przy smartfonach, laptopach, marnując w ten sposób swoje dzieciństwo, ponieważ żadna gra nie zastąpi realnej gry w rzeczywistym świecie, w którym wokół nas są koledzy, a przyroda tętni życiem. Trzech chłopców w wieku 10 lat bawi się na osiedlu Branieborskim w pobliżu działek. W pewnym momencie, idąc polną ścieżką, widzą coś, co zupełnie odbiera im mowę. Według relacji jednego ze świadków, z którym przeprowadziłem rozmowę, spod krzaka porzeczki wyłonił się typowy krasnal o wysokości około 60 cm. Oddajmy głos świadkowi. Krasnal był jak klasyczny krasnal. Spodnie biało-czerwone, w paski wzdłuż, czapka czerwona w kropki białe i kurtka, kubrak, ciemny lub brązowy. Już nie pamiętam koloru kurtki, ale pamiętam, że twarz miał z takimi rumieńcami jak podpity człowiek. Twarz krasnala była raczej pyzata, okrągła, a na głowie miał czapkę szpiczastą. Buty, coś a la kozaki. No jak prawdziwy krasnal z bajek. Dlatego to dziwne jest, że taki cyrkowiec tam spod krzaka wyskoczył. Pamiętam, że potem za kilka tygodni poszedłem pierwszy raz w życiu do cyrku i podobnych klaunów widziałem, ale już normalnej wielkości. Chłopcy, niewiele myśląc, zaczęli uciekać w kierunku, z którego przyszli, nie wiedząc, co dalej stało się z krasnalem. Po kilkunastu minutach w większym gronie powrócili w to miejsce w celu, jak to mówili, poszukiwania krasnala, ale po tajemniczym gościu nie było żadnego śladu. Czy było to przywidzenie? Zapewne nie. Trzech świadków widziało to samo. A może jakieś dziecko wyszło w przebraniu? Środek lata, a ktoś ubiera się niczym na zimę. Absurdalne zdarzenie w rzeczywistym świecie. Jak wcześniej pisałem w mojej książce pod tytułem UFO nad Podkarpaciem, wiele zdarzeń z udziałem UFO miało miejsce w pobliżu silnych źródeł napięcia, jak stacje transformatorowe, linie wysokiego napięcia, fabryki i temu podobne. Również powyższy krasnal wpisuje się w tę regułę, ponieważ został zauważony kilkanaście metrów od potężnej stacji transformatorowej. Diabeł na polnej drodze. Diabeł jest najbardziej znaną postacią wśród bogatego folkloru słowiańskiego nie tylko w Polsce, ale także w innych krajach. Miał objawiać się w różnych formach, ale najbardziej znaną jest czarna postać, posiadająca rogi i kopyta. To właśnie taki opis przekazał mi pewien mieszkaniec Dolnego Śląska, który w 1989 roku wraz z kuzynką zauważył wręcz demoniczną postać, jaką wówczas nazwali diabłem. Oddajmy głos świadkowi. Urodziłem się i wychowałem w małej miejscowości na Dolnym Śląsku nieopodal Głogowa, Polkowic, Przemkowa. Stara, poniemiecka, niewielka wioska.
To było około roku 1990, może 1989. Miałem wtedy około 6 lat. Moja kuzynka była w moim wieku. Często spędzałem razem z kuzynką całe dnie, bawiąc się razem, jak to dzieci. Tak się składało, że nasza wspólna babcia mieszkała nieopodal domu, w którym mieszkałem, więc często wędrowaliśmy z jednego domu do drugiego poprzez polne dróżki. Będąc pewnego dnia na takiej właśnie wycieczce pieszej, idąc polną dróżką od naszej babci do mojego domu, moja kuzynka nagle krzyknęła: "Co to?" odwracając się za siebie. Niestety ja, idąc przed siebie i patrząc na wprost, straciłem cenną sekundę, aby się odwrócić. Więc widziałem tylko część tego, co kuzynka. Za nami przebiegła z zawrotną prędkością jakaś postać, przypominająca diabła. Kuzynka widziała go wyraźniej. Ja widziałem, jak ta postać wbiega za płot, który był przy ścieżce. Pamiętam, że widziałem wyraźnie kopyta, na których się poruszał. Cały był czarny, pokryty jakby włosami. Dodatkowo odniosłem wrażenie, że był jakby w częściowym przysiadzie. Coś w rodzaju fauna. Moją uwagę zwróciło to, że miał kopyta i takie 2-centymetrowe futro, rzadko porośnięte, nie tak jak futro niedźwiedzia. Te włosy czy też futro sprawiają wrażenie czegoś delikatnego w dotyku. Nie mogę sobie przypomnieć fizycznych rogów, jeśli były to bardzo małe. Był nieco niższy od nas. Wzrost dzieci w wieku około 6-7 lat. Wracając jeszcze na chwilę do tej historii, dziwne było to, że my cofnęliśmy się z kuzynką za ten płot, żeby zobaczyć, co to było. Niestety, ale wyglądając za płot, niczego nie widzieliśmy. Za płotem nieco dalej siedziała kobieta, jakaś pani prawa w miejsce jakiejś szmaty czy coś w tym rodzaju. Wielokrotnie w rozmowach z kuzynką wracaliśmy do tych wspomnień. Ja po paru latach wyprowadziłem się z tej miejscowości do sąsiedniej wioski i po latach dowiedziałem się właśnie od kuzynki, że ona słyszała, że w tym miejscu ktoś inny również widział taką ciemną, czarną postać, która poruszała się po polach. Jeśli przyjmiemy, że zdarzenie rzeczywiście miało miejsce, znów widzimy obraz małych dzieci, które bardzo często potrafią w tym właśnie przedziale wiekowym doświadczyć zdarzeń z nieznanym. Wygląd postaci przywołuje na myśl diabła, który w folklorze pojawia się jako istota owłosiona, rogata i z kopytami. Kuzynka, która była świadkiem tego zdarzenia, do dziś ma tak duży lęk przed mówieniem i wspomnieniami tego zdarzenia, że dodała jedynie, cytat: "Widziałam ogon tego stworzenia, który był cienki, długi trochę, jak z bańki, na końcu z taką strzałką." Kuzynka pamięta również, że stworzenie było czarne. Oczywiście nikt z naukowców czy etnografów nie weźmie na poważnie tego typu historii i potraktuje je z przymrużeniem oka tylko dlatego, że dzieci zauważyły archetypiczną postać diabła, która w rzeczywistości nie ma prawa istnieć. Podobne konotacje występują także wśród zdarzeń, które badali demonolodzy. Wygląd rogatego diabła z ogonem pojawił się w czasie odprawienia egzorcyzmu w opętanym domu Beckfordów w 1974 roku. Nawet Warrenów, którzy brali w tym udział, widok diabła zaskoczył. Cytat: "Przybrał kształt archetypicznego diabła, po pierwsze po to, by zachować anonimowość, co zawsze stanowi priorytet dla demonów. Po drugie, zrobił to w nadziei, że egzorcysta wyjdzie na głupca, gdy duchowny będzie musiał zanotować, jaką postać przyjął zły duch, wychodząc z opętanej osoby. Takie szczegóły mogą rzucić cień wątpliwości na wiarygodność egzorcysty lub nawet samego przypadku opętania." W małej miejscowości Małki w województwie kujawsko-pomorskim w czerwcu około roku 1975 kilka wracających osób miało zauważyć znów na polnej drodze diabła. Cytat: "Było to około 1975 roku we wsi Małki w województwie kujawsko-pomorskim. Zapamiętałem, że w czerwcu, bo dziadek mówił, że wtedy nieśli po pracy w PGR-ze zakupiony po drodze spirytus na jego urodziny. Dziadek, babcia, ciotka, wuj mieli 3 km do domu i gdzieś w połowie drogi, wtedy polnej, z pola rzepaku, jakieś 50-60 metrów przed nimi wyszło coś, co nazwali potem diabłem. Miało mieć przygarbione ciało, całe pokryte gęstym brązowym futrem, prócz dłoni, twarzy i uszu, które były podobno czarne jak smoła. Podobno nie dało się dojrzeć nosa ani oczu, choć stało to tak nieruchomo i ewidentnie się gapiło na nich, tak samo jak oni zszokowani gapili się na niego.
Trwało to z minutę, po czym diabeł przelazł wolno na ugiętych nogach na drugą stronę drogi w następne pole rzepaku. Miało to około metra wzrostu i kiedy weszło na pole, nie było go widać z kwitnącego rzepaku. Rodzina na początku opowiedziała to sąsiadom, ale nikt o takim czymś nie słyszał i ich wyśmiali, więc nie mówili o tym więcej poza rodziną. Wspominali jeszcze, że przez kilka lat ludziom ginęło dużo kur, kaczek, gęsi. Zwalano to oczywiście na lisy, ale po takim przeżyciu dziadkowie mieli inne zdanie. Wszystkie wakacje za dzieciaka spędzaliśmy tam z bratem i włóczyliśmy się po lesie, zagajnikach, polach, żeby zobaczyć diabła, ale nic z tego. Podobną prawidłowość zauważamy w czasie zdarzeń związanych z wysoką dziwnością w ufologii lub z przypadkami magicznych istot, które m.in. ukazuje niniejsza książka. Zdarzenia są często tak groteskowe i absurdalne w swojej wymowie, że dla wielu osób, nawet związanych z tematyką nieznanego, mogą być nie do zaakceptowania. Tym samym siła sprawcza, która to kontroluje, zyskuje miano dezinformatora, który sprytnie zaciemnia swoje istnienie, a wielu badaczy naraża na śmieszność i krytykę w oczach społeczeństwa, pozostając cały czas anonimowa. W Radiu Paranormalium zaprezentowaliśmy wybrane fragmenty książki Arkadiusza Miazgi Magiczna Rzeczywistość. Całą książkę w wersji drukowanej lub elektronicznej można nabyć za pośrednictwem strony internetowej wydawnictwa Ridero www.ridero.eu lub w dobrych księgarniach internetowych. Zachęcamy również do odwiedzenia bloga badacza pod adresem arekmiazga.blogspot.com oraz do zgłaszania mu swoich relacji drogą e-mailową na adres arekmiazga@gmail.com. Badacz na życzenie świadka zapewnia pełną anonimowość. Archiwalne odcinki Lektur Paranormalium znajdziesz do odsłuchania w archiwum podcastów na naszej stronie internetowej www.paranormalium.pl oraz na naszym kanale na YouTube.